Siemanko, witajcie na kanale. Dzisiaj zgodnie z obietnicą ogłosimy sobie wyniki naszego konkursu z okazji 4000 subów. Bardzo mi miło, że tak wiele osób wzięło udział w konkursie. Bardzo fajne komentarze. Trudno było się zdecydować, ale podjąłem decyzję. Idźcie sobie do pracy, a ja nagrody zabieram dla siebie. Nie no dobra, żartowałem. W każdym razie bardzo trudno było podjąć decyzję. Dużo osób brało udział w tym konkursie. Dzięki za fajne komentarze. Najpierw sobie powiem Wam, żeby już Was nie trzymać w niepewności, kto wygrał jaką nagrodę, a potem jeszcze parę słów ode mnie. Będę się tutaj posiłkował laptopem, bo Waszych ników się nie uczyłem na pamięć, ale już Wam wszystko podaję. Tutaj będzie zapewne komentarz, który wygrywa i powiem, czym się sugerowałem przy wybieraniu tego. Jeden postanowiłem wybrać komentarz taki normalny, jeden śmieszny, a jeden taki, w którym ktoś się postarał i zrobił coś więcej. Więc pierwszy komentarz taki normalny, który mi się spodobał. Zestaw Fighter do użytkownika Wikos Król Czarnobyla 3059. To jest zestaw Fighter dla Ciebie. Także wygrałeś zestaw Fighter. Oczywiście każdą z tych osób proszę o kontakt do mnie na zrzućbrzuchmałpa@gmail.com. Podajcie mi swoje namiary, numer telefonu i najlepiej namiar na paczkomat, bo Wam będę musiał wysłać paczki po świętach, więc zestaw Fighter ląduje do użytkownika Wikos Król Czarnobyla 3059. Tutaj macie zwycięski komentarz, także możecie sobie przeczytać w trakcie pewnie jak ja będę mówił. Zestaw numer 2. To dla osoby, której się chciało, wymyśliła sobie wierszyk i w sumie spodobał mi się na tyle, że postanowiłem, że ta osoba wygrywa zestaw kalistenika. Użytkownik Artur Ksa 777. Jeszcze raz powtarzam, użytkownik Artur Ksa 777. I tutaj się będzie wyświetlał ten komentarz. Do niego ląduje, czy do niej ląduje zestaw kalistenika. I trzeci komentarz, taki śmieszny, w sumie mnie rozbawił, ale no w tym konkursie nie było ustalonych jasnych zasad. Ja tutaj wybieram, kto wygrywa, więc użytkownik Konstanty Ildefons Gałczyński 10. Dej pan zestaw siłownia, dej, bo mi się należy, dej, mam braki w domowej siłce, dej, dej, dej. Ja też mam poczucie humoru, więc spodobał mi się ten komentarz i ląduje zestaw siłownia właśnie do tego użytkownika. Co chciałem powiedzieć jeszcze po konkursie? Jeśli chodzi o przyszły konkurs, zrobimy sobie te poręcze do kalisteniki, które tam robiłem, gdzie była ankieta, ale to już zrobimy tak, że będzie trzeba napisać coś w komentarzu, a Wy wybierzecie, kto zwycięży te poręcze do kalisteniki na takiej zasadzie, że będziemy sobie przez tydzień ten konkurs będzie trwał. I który komentarz zdobędzie najwięcej łapek w górę, najwięcej jakichś komentarzy, że Wam się podoba, ta osoba zwycięży. Ale co Wam chciałem jeszcze powiedzieć. Bardzo się cieszę, że tak dużo osób wzięło udział w konkursie. Naprawdę jest mi niezmiernie miło. Zauważyłem, że faktycznie macie braki, jeżeli chodzi o podstawowe wyposażenie siłowni, więc postaram się organizować takie konkursy częściej, nie tylko na jubileusze. Zauważyłem, że bardzo dużo osób potrzebuje kółek gimnastycznych, więc chciałbym jeszcze zrobić w tym roku może ze dwa konkursy, w których będzie można wygrać te kółka, bo to jest w sumie podstawowy zestaw do treningu takiego kalistenicznego. Zobaczymy jak się wszystko rozwinie z subskrypcjami, bo chciałbym też na 5000 subów zrobić jakiś fajniejszy konkurs z lepszymi nagrodami, no ale to już zależy od Was, no i też poniekąd ode mnie, bo zależy jakie będę treści tworzył i jak to się wszystko będzie rozwijać. Chciałem podziękować wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie, pogratulować zwycięzcom. Mam nadzieję, że nie ma mi za złe ktoś, kto nie wygrał. Nie traćcie wiary, nie traćcie nadziei, młodzi padawanie, bo będą kolejne konkursy, będzie można wygrać. Ja te paczki wysyłam oczywiście na swój koszt. Jeszcze raz proszę, żeby te osoby, które wygrały, odezwały się do mnie mailowo. Jeżeli się nie odezwie ktoś do mnie przez 3 dni, to wybieram następną osobę i dam Wam znać. Bo też miałem takie sytuacje, że były te rzeczy, które dawałem za darmo, na przykład w shortsach i ktoś się zgłaszał na przykład, innym kolejkę zabierał, a potem nie było z nim kontaktu, już miałem tak 4-5 razy. Więc no to jest też takie trochę nie fair, wiadomo, że Wam nie daje Mercedesów czy Lamborghini jak Budda, ale no jakieś tam rzeczy nie dość, że daje
wysyłam na własny koszt, to też Wam daję w konkursach, więc no szanujcie mnie, to ja też będę szanował Was, no tak, tak to by trzeba było rozegrać moim zdaniem. No ale już, żeby zakończyć to fajnie i nie było tych złych emocji, szykujcie się na kolejne konkursy, jeszcze może w tym tygodniu wrzucę następny ten film konkursowy, oczywiście zapraszam do subskrypcji, zapraszam do komentowania. Będą się pojawiać cały czas nowe treści na kanale. Jeżeli macie jakieś sprzęty do recenzowania, macie jakieś pytania, jakieś chcecie, żeby były dodatkowe live'y, jakieś na przykład filmy o rozciąganiu, bo często jest na ten temat na live'ach, to śmiało piszcie. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz kanału, to subskrybuj. Na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się. Hej!